Witamy w studio pana Dariusza Figurę, radnego miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry państwu. Pan wczoraj był zaskoczony, kiedy dowiedział się o aresztowaniach na wniosek prokuratury we Wrocławiu trójki osób zaangażowanych w tutaj cudzysłów reprywatyzację, koniec cudzysłowu w Warszawie. Muszę powiedzieć, że niespecjalnie. No, były zapowiedzi, że te aresztowania będą. Oczywiście nie wiadomo było, o jakie konkretne osoby chodzi. Natomiast no, te osoby cały czas przewijały się w sprawach reprywatyzacyjnych. W związku z tym no, trudno powiedzieć, że to jest jakaś sensacja. To prawda. Niemniej jednak do tej pory chodziły, że tak powiem, po wolności. Mimo ogromnych sum i dużego prawdopodobieństwa, że zdobyły te środki finansowe z naruszeniem prawa. No tak, no ale wydaje się, że rzeczywiście prokuratura musi dochować należytej staranności. Materiał dowodowy musi być bezsporny, żeby te zarzuty można było postawić. W związku z tym myślę, że to opóźnienie. Natomiast no, te osoby no, występują w szczególności w najbardziej znanej sprawie Chmielnej 70. A przypominam, że to są bardzo prominentne osoby. Chociażby były szef Warszawskiej Rady Adwokackiej. Także no, to jest sama wierchuszka tego całego układu reprywatyzacyjnego. Chmielna 70, tutaj widzimy na zdjęciach, gdzie ta działka stoi. To jest jedna z najlepszych miejsc w Warszawie. Wokół Pałacu Kultury jest takich pozycji więcej. Dokładnie tak. No, czy to, że były te aresztowania, jak mówię, to nie jest niespodzianką. Natomiast w sprawie całej afinnej reprywatyzacji moim zdaniem są jeszcze znaki zapytania, czy tematy jeszcze słabo poznane, też również z punktu widzenia prokuratorskiego. Jednym z takich tematów chociażby jest kwestia uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic Pałacu Kultury i Nauki, gdzie właśnie z powodu tego planu... Od 30 lat nic tam nie można postawić, nic nie można zrobić. Nic się nie dzieje. Mamy analogiczny przykład z Potsdamer Platz w Berlinie, gdzie był środkiem niczego w czasach, kiedy istniał podział na wschodni i zachodni. Dzisiaj jest to tętniące życiem centrum miasta. Analogiczny plac w środku Warszawy jest pusty. Dokładnie. Poza budami i takim przynoszącym wstyd samolotem, który stoi przy Świętokrzyskiej. Całe osiągnięcie 11 lat rządów Platformy Obywatelskiej to zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwiła budowę wieżowców, co ciekawe, głównie w tych miejscach, gdzie były roszczenia reprywatyzacyjne, chociażby jak Chmielna 70. Taka zmiana planu to jest wpłynęła w sposób kolosalny na wartość tych działek. I to jest sprawa niezbadana, na ile jest jakiś związek uchwalenia tego planu, w szczególności stawiania wysokościowców na poszczególnych działkach właśnie z roszczeniami reprywatyzacyjnymi. Taki wysokościowiec jest, przynosi gigantyczne dochody po zbudowaniu i rzecz jasna podnosi wartość działki. No, wiemy, że wartość gruntu to jest wypadkowa liczby metrów, które można postawić na tej działce. W związku z tym, o ile wcześniej zarządów Prawa i Sprawiedliwości, no, to była zabudowa taka, będzie na wysokości przeciwnej strony Alei Jerozolimskich, o tyle teraz te budynki po tym planie wstrzeliły w górę. To jak to rozwiązać? Teraz idą wybory samorządowe, więc pewnie nie jest to moment na ustanawianie jakiegoś ładu metropolitalnego w tym akurat kawałku Warszawy, ale no, nie może tak być, że w środku europejskiej stolicy, gdzie przyjeżdżają miliony turystów, gdzie na podstawie tego, co widzą po wyjściu z dworca centralnego, wyrabiają sobie opinie o całej Polsce, jest pustka, zieleń, nocują bezdomni. Myślę, że te pomysły będą dyskutowane w kampanii. Moim zdaniem osobistym, jeśli chodzi o okolice Pałacu Kultury i Nauki, miasto stołeczne Warszawa powinno być inicjatorem działań zmierzających do zabudowy tego terenu. Miasto stołeczne Warszawa, samorząd, jest właścicielem większości działek. Mógłby pewnie również spróbować skupić roszczenia i być może stać się aktywnym podmiotem. No, jest oczywiście budowa ogromnie opóźniona Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale no, to jest mało, jeśli chodzi o okolice Pałacu Kultury i Nauki. Powinniśmy zburzyć Pałac Kultury?
Są takie głosy, ja nie jestem zwolennikiem, ja bym bardziej troszeczkę pozbawił formę tej treści komunistycznej. Analogia historyczna jest oczywiście do cerkwi na placu Saskim, którą tutaj... tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku została zburzona. Te elementy tej cerkwi są w różnych miejscach w Warszawie, ale na środku Warszawy. To prawda, natomiast to jest rzeczywiście symbol komunizmu. Ja bym, szczerze mówiąc, prywatnie, jak miałbym coś zrobić, to bym schrystianizował ten symbol, chociażby poprzez krzyż na szczycie, bym miał tego symbolu komunizmu po prostu. To najpierw trzeba by odprawić tam egzorcyzmy. Tak, pewnie tak. Wracamy do reprywatyzacji. Czy badane są wyroki sądów? Na jakiej podstawie sędziowie uznawali kuratorów dla osób, które już przekroczyły setny rok życia? Mam nadzieję, że to jest właśnie badane, bo właśnie to jest jedna z tych spraw, która też jeszcze nie jest wyjaśniona. Rola sądów w całym procederze reprywatyzacyjnym. Jest tak, że oczywiście sama instytucja jest znana w prawie i jest dozwolona. Natomiast jak rozumiem, sędziowie uznają, że skoro w prawie nie ma, że powinni się kierować zdrowym rozsądkiem, to się zdrowym rozsądkiem nie kierowali. Oczywiście to jest tylko pytanie, czy tylko jest kwestia zdrowego rozsądku, czy też w grę wchodzą jakieś inne mechanizmy, bo przypominam, że takie decyzje doprowadzały do wyprowadzenia z majątku miasta majątku ogromnej wartości. Także to jest jeszcze wątek. Sama rola sądów to jest oczywiście sądy powszechne, ale też samorządowe kolegium odwoławcze. Ta sprawa jest jeszcze niewyjaśniona i mam nadzieję, że też będzie wyjaśniona. Mówimy w tej aferze, komentując aferę reprywatyzacyjną, mówimy o adwokatach, którzy organizowali proces odzyskiwania działek na podstawie lipnych dokumentów. Mówimy o sędziach, którzy uznawali te lipne dokumenty za prawdziwe. Mówimy o urzędnikach, którzy również współpracowali z adwokatami. Znacznie rzadziej mówimy o takich prawdziwych beneficjentach, czyli tych, którzy na końcu te działki po bardzo zaniżonej cenie jednak kupowali. Tak, bo dokładnie mechanizm był taki, że już po odzyskaniu działki ona błyskawicznie zmieniała właściciela, żeby już następny właściciel mógł korzystać z rękojmi ksiąg wieczystych. To były wyspecjalizowane podmioty, które z jednej strony chwaliły się, bym działał, tym, że rewitalizują zaniedbania kamienice, a z drugiej strony drugą ręką stosowały bardzo brutalne metody wobec dotychczasowych lokatorów, posuwając się często do gruźb, żeby pozbyć się takich lokatorów z takich kamienic w prestiżowych miejscach Warszawy. I to są ludzie, co do których można mieć podejrzenie, że zorganizowali to wszystko, bo skoro byli na końcu beneficjentami, to tak naprawdę ci adwokaci, ci urzędnicy pracowali na ich korzyść, na ich rzecz. To jest w zasadzie trzecie pytanie, które jeszcze warto zadać i na które odpowiedź jest nieznana, o rzeczywistych beneficjentów tego całego procederu. Czy rzeczywiście byli to tylko adwokaci, czasami prominentni urzędnicy, czy jeszcze za tym całym procederem stały jakieś pieniądze, jakieś osoby, jacyś rzeczywiści beneficjenci? Myślę, że tutaj jeszcze warto pogrzebać w dokumentach, w powiązaniach i tutaj odpowiedź też może być jeszcze ciekawa. Może być ciekawa, ale czy starczy odwagi, by się tym zająć, bo to są ludzie, którzy już nie przebierają w środkach. To prawda, natomiast zmiana rządów w kraju po pierwsze w ogóle umożliwia ujawnienie tej afery, więc ja nie mam tutaj wątpliwości, że determinacji organom ścigania nie zabraknie, żeby wszelkie powiązania i wszelkie nieprawidłowości w tej aferze ujawnić i surowo ukarać. Czekamy więc na kolejne etapy afery reprywatyzacyjnej. Dariusz Figura, radny miasta stołecznego Warszawy, był naszym gościem, a przypomnijmy, komisja weryfikacyjna doprowadziła do zmian wpisów w księgach wieczystych, co jest osiągnięciem, które wydawało się jeszcze kilka lat temu nie do osiągnięcia. Jednak da się coś zrobić. Była teoria, że w tej sprawie nic się nie da zrobić, da się coś zrobić, da się naprawić tą niesprawiedliwość. I to jest puenta tej rozmowy. Zapraszamy Państwa na kolejną rozmowę. Marcin Kaczorowski, Fundacja Redis Bet. Będziemy rozmawiać o Ukrainie i pomocy dla Polaków w tym kraju.